Poniedziałek powitał nas pochmurną i deszczową pogodą i niestety tak będzie wyglądać cały ten nadchodzący tydzień. Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Pogodę w Polsce zaczął kształtować układ niskiego ciśnienia oraz aktywne fronty atmosferyczne, które przemieszczają się nad Polską i one przynoszą nam niestety tą pochmurną pogodę. Wszędzie tej nocy będą występować opady deszczu. Na południu Polski możliwe są także opady deszczu ze śniegiem. Delikatny mróz jedynie w górach w okolicach Zakopanego do minus 3 stopni, nad pozostałym obszarem od 1 do 2 stopni w części północno-wschodniej, 4 stopnie na północy i w centrum i od 6 do nawet 7 stopni na krańcach zachodnich. Jutro niestety ciąg dalszy tej pochmurnej, kapryśnej, nieprzyjemnej pogody. Przez cały dzień to w całym kraju na niebie dominować będą chmury, wszędzie pojawiać się też będą opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem, momentami dość intensywne. Natomiast na termometrach, tak jak Państwo widzą, wysokie wartości od 5 do 6 stopni na północnym wschodzie i na wschodzie kraju, 7-8 stopni w centrum i do nawet 9 stopni na krańcach zachodnich, ale uczucie chłodu może potęgować nieco silniejszy wiatr. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu z przewagą chmur, z opadami deszczu, na termometrach w nocy od 4 do maksymalnie 5 stopni w Inowrocławiu. Jutro czeka nas pochmurny i deszczowy dzień w regionie. Przez cały dzień gruba warstwa chmur, na termometrach dość wysokiej wartości, od 6 do 7 stopni, ale odczuwalna temperatura na pewno będzie nieco niższa przez silniejszy wiatr. Na barometrach delikatny wzrost ciśnienia, jutro 1011 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.